bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii edukacyjnej. Korzystając z roku w pięknej jesieni, chciałam Was dzisiaj zaprosić na lekcję edukacyjną, w której nauczymy się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew. Zapraszam na film. Teraz znajdujemy się w lesie, gdzie są dwa gatunki dębu. Jest to dąb czerwony ze spiczastymi listkami i dąb, który ma liście zaokrąglone. A owocem tego dębu są żołędzie. Naokoło znajduje się sosna z charakterystycznymi długimi igłami. Owocem tego drzewa są szyszki. Szyszki ma umieszczone na środku gałęzi. A tutaj znajduje się jarząb. Cechą charakterystyczną jarzębu jest jarzębina. Czerwone małe kuleczki. Znajdujemy się właśnie nad kasztanowcem. Owocem tego drzewa oczywiście są kasztany i listki charakterystyczne z siedmioma odnóżami. Teraz znajdujemy się obok klonu, który ma takie liście i owocami tego drzewa są tak zwane dwuskrzydlaki, inaczej noski. Teraz w zaciszu domowym będziemy dopasowywać liście oraz owoce do zdjęć drzew. Zaczynamy? Misia? Dobra, no to proszę. Misia, pierwsze zdjęcie. Jak myślisz? Jak nazywa się to drzewo? Bardzo dobrze! A który liść jest do dębu? Dobrze! A co rośnie na dębie? To pokaż. Jak nie wiesz, jak się to nazywa, to pokaż. Które? To. 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 Dobrze. A co to jest? Żołędzie. Świetnie. Bardzo dobrze. To są żołędzie. Pięknie. Odsuniemy zdjęcie dalej. Następne drzewko. Pamiętasz, jak nazywa się to drzewko, które ma białą korę? Brzoza. Super, poszukaj liścia do brzozy. Rewelacja! Pamiętasz? Pięknie. Odsuniemy, tak? Bo na brzozie nic nie rośnie, oprócz liści. Jak nazywa się to drzewo? To na, co na nim rośnie? O, jak nie wiesz, jak się nazywa, to co na nim rośnie? Jarzębina. Bardzo dobrze, poszukaj jarzębiny. I poszukamy teraz listka. Który liść należy do jarzębiny? Świetnie! Bardzo dobrze. A to drzewo nazywa się jarząb. Jarząb. Super. Weź rączkę. Dobrze. Ciekawe, czy będziesz pamiętała, jak nazywa się to drzewko? Kasztan. Kasztan to na nim rośnie. A drzewo nazywa się kasztanowiec. Świetnie! O, łamał nam się liść. Bardzo dobrze. To jest liść kasztanowca. I powiedziałeś, że rosną na nim kasztany. To połóż kasztany. Podam Ci, tak? Proszę bardzo. Nawet mamy takiego kasztana jeszcze w skorupce kującego. Dobrze, przesuniemy troszeczkę. O, i zostały nam jeszcze dwa drzewka. Ciekawe, czy będziesz pamiętała, jak nazywa się to drzewko? Klon. Klon. A który liść? Bardzo dobrze. I co rośnie na klonie? Nosek. Nosek! Zapamiętałaś! To są noski. Odlatuje. Tak, tak zwane dwuskrzydlaki. I zostało nam, Michalinko, ostatnie drzewko. Proszę. Jak nazywa się to drzewko? Dobrze. To połóż tutaj, dobrze? Zobacz, została nam, co to jest? I? Igły. Pasuje? A wiesz, jak się nazywa to drzewko? Sos? Sosna, bardzo dobrze. To kładź igły. I co rośnie na sośnie? Szyszka, bardzo dobrze. Kochani, zachęcam Was do takiej zabawy, bo to jest jednocześnie nauka poprzez zabawę. Wykorzystujcie dary jesieni.
To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek.